witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałam się podzielić efektami, tak można nazwać, po zdjęciu programów w laboratorium, no i po zdjęciu programów o oczyszczaniu zwierząt. Po pierwszym zdjęciu programów u mnie bardzo zauważalne było spokój. Spokój. Przestałam się zamartwiać wszystkim, no po wszystkim, dosłownie wszystkim. Wewnętrzny spokój i takie wyciszenie. Jakby kontakt ze sobą natychmiastowy. Połączenie z sobą wyższą ja, ze swoim wyższym ja, z przewodnikiem. No tak można powiedzieć, z przewodnikiem. Co jeszcze? Radość. Radość z życia. Zauważenie rzeczy. Zaczęłam zauważać rzeczy, które wcześniej jakby pomijałam. Bardziej materialnie patrzyłam. No, zamartwiałam się o przyszłość, zamartwiałam się o teraźniejszość, o wszystko dosłownie. A było to niepotrzebne, bo potoczyło się to swoim torem i tak jak miało być, myślę, tak było. Chociażby kształcenie mojego syna, dalej jak się pokierowały jego losy. A zaczęłam zauważać słoneczko, piękno wokoło. Zaczęłam się cieszyć kwiatkami, trawą, ptaszkami, przyrodą, słoneczkiem. To zaczęło mnie po prostu cieszyć. Co jeszcze? Program taki bardzo, który mi utkwił w pamięci. Ciężki mój poród. Okazało się, że miałam chipa na biodrze i to się potwierdziło. Co jeszcze? Bóle głowy ustąpiły natychmiastowo. Miałam migreny takie naprawdę silne, bardzo silne migreny. Od dziecka. Miałam te migreny od dziecka, pamiętam 6-7 lat jak mi się zaczęły, do momentu zdjęcia programów, więc po zdjęciu programów migreny ustąpiły, bóle głowy zupełnie. No mam tam jakieś pojedyncze, to, ale tu chodzi chyba o schodzą te energie, to wtedy odczuwam, a tak po prostu nie mam. Za drugim razem też były zdjęte programy z kręgosłupa. Odczuwałam i momentalnie bóle ustały. I z nóg tam coś też było zdjęte i to też ustało. U mojego syna, muszę to powiedzieć, pierwszym razem też wszystko potwierdziło się, tak jak było na planie fizycznym, tak ustąpiły po zdjęciu programów te wszystkie dolegliwości. Jeśli chodzi o drugim razem zdjęcie programów, to mój syn nagle po prostu z dnia na dzień dostał ataków paniki i silnej depresji, ale to było takie no z dnia na dzień i dziwne bardzo, bo jakby nie do opanowania, to jest dorosły mężczyzna 25 lat, 26 lat, on nie potrafił zapanować nad silnym drżeniem rąk, całe jego ciało dygotało, lęki, niesamowite lęki. Od razu wiedziałam, że to jest program, więc napisałam do Gracjany, po zdjęciu momentalnie ustąpiło do dzisiaj. I co jeszcze było takie istotne, jego miał chipa, który odpowiadał za to, że jakby chorował, nie mógł wyjść z choroby, z przeziębienia. Z jednego przeziębienia w drugie, To też momentalnie ustąpiło po zdjęciu tych programów. No i u mojego męża też widoczne zmiany. Po laboratorium u mnie też ustąpiło wiele rzeczy. Aha, miałam tarczycę. Biorę nadal. Powinnam się właściwie zbadać. Może i odstawić, bo wszystko się poprawiło. Przestały mi włosy wypadać. W laboratorium miałam właśnie robioną tarczycę. Między innymi. I tutaj jest takie zauważalne. Udało mi się zrzucić 10 kg. Po zdjęciu tego programu
gdzie wcześniej po prostu przybrałam poprzez tą tatę, dzięki właściwie przez nią te 10, tą nadwyżkę, a po zdjęciu programu momentalnie udało mi się zrzucić te 10 kilogramów, jakby nie stosując nie wiadomo jakich diet, tylko tak jakby praca tej tarczycy wróciła do normy. No i moje zwierzaczki kochane. Mój kot tak męczył się praktycznie od małego, nie mógł wszystkiego jeść, bo wymiotował. Miał chipa dziś na żołądku. Po zdjęciu może jeść wszystko. Dosłownie może jeść wszystko, no wszystko, co mu dam. Miał chipa, czy też energię na ogonku, która odpowiada za łysienie. Po zdjęciu kotu zaczęła odrastać sierść. No i miał takie agresywne zachowania, jakby nagle mu się włączał ten program i z niczego. Takie dziwne zachowania, to też po zdjęciu ustąpiło. I moja sunia miała skurcze takie mimowolne całego ciała mięśni. Też był chip, który za to odpowiadał. I różne tam, które później miały się powłączać jeszcze. No po zdjęciu wszystko wróciło do normy. No i chyba to na tą chwilę wszystko. Zastanawiam się. Marzę. A odnowię komórki macierzystej, więc mam nadzieję, że moje marzenie się. I jeszcze wspomnę tutaj o moim mężu. Półtora roku temu dostał wylewu. Został zabrany do szpitala. W stanie średnim, można powiedzieć, i momentalnie, natychmiastowo napisałam do Gracjany, miał zrobione laboratorium. I po tym laboratorium była jakby poprawa taka, że jak szłam pytać lekarza, co z moim mężem, co tak naprawdę się stało, co to jest, to jeden odpowiadał, że był to najprawdopodobniej wylew, drugi odpowiadał, że może to być. Krwiak, mógł to być krwiak. I tak jakby do dzisiaj nie mam odpowiedzi jednoznacznej, nie mamy, co to było, bo nie ma śladu. Można powiedzieć, że nie ma śladu. Jakieś tam, coś tam jest ślad, że coś było, ale do końca nie wiedzą, co to było. Tak naprawdę. I to jest właśnie takie bardzo, bardzo namacalne, bo lekarz powiedział, że miał pan niesamowite szczęście, że wyszedł pan z tego bez szwanku, bez niczego, ale z czego tak naprawdę? Żaden lekarz nie potrafi powiedzieć. Objawy wskazywały na wylew i rzeczywiście myślę, że był to wylew, ale na SOR-ze badania, które mu zostały zrobione, potwierdziły wylew, a późniejsze badania w szpitalu jakby tego wylewu już nie widziały, lekarze nie widzieli, tak naprawdę nie wiedzieli, co to jest, czy to jest wylew, czy to krwiak, czy to co, bo zostało to w laboratorium oczyszczone i jakby no nie było śladu, no jakby, no nie było po prostu śladu i do dzisiaj nie ma takiej jednoznacznej diagnozy. Czy to było potwierdzające, że to był wylew? Chociaż przy przyjmowaniu męża do szpitala rezonans miał robiony, to potwierdzony był wylew. Także tutaj to jest takie bardzo, bardzo namacalne. Głowa przestała go boleć i nie ma, no nie ma do dzisiaj, można powiedzieć. Aha, ciśnienie mu się unormowało też. I ciśnienie mu się po laboratorium unormowało, po prostu jest wszystko, tak jakby nic nie zaistniało. To jest bardzo takie, naprawdę dla mnie, bardzo takie. Ktoś by powiedział z boku, że to cud. Ja wiem, wiedziałam, że to nie cud, tylko to zrobili na bazie w laboratorium. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich bardzo, bardzo serdecznie.